Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak niedawno, przed tygodniem, zapraszaliśmy do świętego Wojciecha, by wspólnie oddać Bogu cześć poprzez jego orędownictwo, jego wstawiennictwo. Dzisiaj coraz bliżej jest do 1 maja, uroczystości świętego Józefa, robotnika, patrona kolejnej naszej parafii na Piaskowej Górze. Już zapraszał Was wczoraj nasz ksiądz dziekan z Piaskowej Góry. Dzisiaj kolej na tą najmłodszą parafię na Piaskowej Górze świętego Wojciecha. Drodzy bracia, nam zawsze 1 maja kojarzył się z świętem pracy. Kościół, wychodząc naprzeciw, dopiero w 1955 roku zrobił wspomnienie świętego Józefa Robotnika. My znamy go jako oblubieńca, znamy go jako patrona rodzin, opiekuna kościoła, opiekuna patrona ojców, różnych sprawach. Ale mało docenialiśmy jego jako zwykłego człowieka pracy. On jest przykładem podchodzenia człowieka do pracy. On wskazuje na ten zarazem ludzki, jak i nadprzyrodzony wymiar pracy. Praca to nic innego, tylko moja ludzka współpraca z Bogiem Stwórcą. To Ty czyń sobie ziemię poddaną. Przestaj już być niewolnikiem, stajesz się człowiekiem wolnym. Bo możesz wykonywać tę pracę, którą powierzył Ci sam Stwórca. A przez Jezusa Chrystusa praca staje się miarą miłości człowieka zarówno do Pana Boga, jak i do drugiego człowieka. I przemienia się w najpiękniejszą modlitwę. Modlitwę naszych rąk, naszych umysłów, naszych piór, naszych dokonań. Będziemy próbować pochylić się także już w dzień świętego Józefa nad tematem pracy. Praca jako dar od Pana Boga, ten ludzki i nadprzyrodzony wymiar pracy i umiłowanie własnej pracy. Byśmy tę pracę, którą wykonujemy, wykonywali z miłością, z oddaniem, z zaufaniem. Przymuszona praca nie daje żadnych rezultatów. Tak jak i wymuszona modlitwa Panu Bogu nie jest miła. Jeszcze taką jedną uwagę, bo i ksiądz dziekan, i ja dzisiaj, i mam nadzieję także jutro, Wasz ksiądz proboszcz zaprosi Was na odpust. A ja bym chciał Was zaprosić dzisiaj na odpust. Jest to taka mała różnica, na którą zwrócił uwagę nieżyjący, będziemy obchodzić jego pamiątkę odejścia do domu Ojca właśnie 7 maja, ksiądz biskup Paschal. Że nauczyliśmy się iść na odpust, na stragany, na wszystkie inne te okoliczności towarzyszące odpustowi. Ale my idziemy po odpust, po Bożą łaskę. Im więcej sobie tych odpustów nazbieramy dla siebie lub dla innych, tym będziemy bogaci. Tym ubogacimy także i nasze życie, i naszą pracę.
Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do miłego spotkania u świętego Józefa Robotnika. Niech Pan Bóg Wam wszystkim błogosławi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.